opowiem historię. Na poprzednim live'ie była taka sytuacja, że słuchałem piosenki wersów. No i po odsłuchaniu piosenki wersów, która o dziwo mi się spodobała, dzięki Kajetan, pochwaliłem tę piosenkę, ale ludzie mi zaczęli pisać, ej, wejdź na kanał Akio. No to wszedłem na kanał Akio, wyszło, że tam jest... czekajcie, trochę przyciszę. Wyszło, że tam... No te piosenki są podobne, zadzwoniłem do Akio, no i Akio powiedział, że jest trochę, czuje się poszkodowana, ale jakby od razu zaznaczyliśmy, że beat był kupiony na licencji, nie? Tylko chodzi jakby o styl zaśpiewania. I Akio coś mówiła, że no dziwna sytuacja, bo była u tego BRO, tam nie wiem, z miesiąc temu, jakoś w listopadzie, na karaoke. Grube szychy. Dzięki, grube szychy. I chyba nawet wygrała to karaoke i on odwiedził jej kanał i nawet chwalił ten kanał, więc... Pomyśleliśmy, że pewnie słyszał tą piosenkę, nie? I to jest taka dziwna sytuacja, że słyszy u dziewczyny jakąś piosenkę i zaraz robi to samo. Bardzo podobną. Ale bro mówi, że to jest czysty przypadek. Że on nigdy tej piosenki nie słyszał. Że kanał przeglądał, ale akurat nie tą piosenkę. Więc nie dojdziemy, jaka była prawda. Ale pokażę wam niektóre argumenty. Wtedy, kiedy jest ten konkurs. Konkurs się kończy, ja wracam do domu. Podczas konkursu mówiłem, że dzisiaj będę musiał wcześniej skończyć, jak już życzę ci szczęścia. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przenieśli się na kanał Akio, na którym rzekomo byłem i tak dalej. Proszę bardzo, przenosimy się. I są tu piosenki pokazane u jej. I pod piosenkami, które słyszałem, wyświetla się czerwony pasek. I teraz posłuchajcie, bo ja wam pokażę, jak bardzo ta jest dziurawe to tłumaczenie. Jakby ja tutaj nikogo nie oskarżam o żadną kradzież, tylko wam pokażę, że coś tu jest kurwa kręcone. On mówi, że jako dowód przedstawia, że piosenki, które słuchał, no to mają czerwony pasek. Okej, jest tak na YouTubie, nie? Że jak coś oglądasz, to masz czerwony pasek, nie? Jest, bo nie chcę już udawać, pod którym zostawiłem komentarz, stąd pewnie wniosek, że byłem u niej na kanale. Słyszałem tą piosenkę, ale nie, tu jest kawałek, jak już życzę ci szczęścia i przesunę wam teraz ekran. I patrzcie, pokazuje dowód, że nigdy nie słyszał tej piosenki Akio Love Song, bo nie ma czerwonego paska. I teraz posłuchajcie tak. Po pierwsze, zajmijmy się takim logicznym myśleniem. Gość od 3 dni ma dramę a propos tej piosenki Akio Love Song i ja mam przede wszystkim uwierzyć, że nigdy nawet nie wszedł. A to zobaczę tą piosenkę, ciekawe czy faktycznie podobna. Nie, do tej pory jej nie usłyszał, nie wszedł, więc on nawet nie wie o czym mówi, dziwne to jest. Ale pokażę wam co innego, bo jakby, okej, uznajmy, że on mówi prawdę, nie? Że faktycznie nigdy, nawet jak już wybuchła ta drama, to nie pofatygował się, żeby odsłuchać tej piosenki. 5 zł. Zróbmy taką sytuację. Wchodzę sobie na kanał, na przykład Revo, nie? No i tutaj mamy... Mam dzisiaj z rana wszystko. Odcinki. Jest jakiś odcinek streamerzy oszukani na setki tysięcy złotych. Wchodzimy, nie? No okej, jestem na tym odcinku, oglądam go właśnie z tego konta. Wchodzę drugi raz na kanał Revo, no i faktycznie jest ten pasek dalej, nie? Czyli to jest dowód, że oglądałem. Ale nagle na przykład robię taki sam odcinek i ludzie mi oskarżają, ej, Wardęga, skopiowałeś od Rewa w ogóle wszystkie argumenty? A ja mówię, broń Boże widzowie, ja nawet wam udowodnię za chwilę, że ja nigdy nie oglądałem takiego gościa jak Revo i tego odcinka. Wystarczy, że wchodzę sobie teraz w historię i klikam, jak to się, o. Usuń z historii oglądania ten odcinek. I wracamy na kanał Revo. Revo. Robimy odświeżenie. Proszę bardzo, pasek czerwony zniknął. Ja nigdy nie oglądałem widzowie tego odcinka. Pierwszy widzę. Niezły kurwa argument, Ero. Taki kurwa solidny. Ja tu lubię takie solidne argumenty. Tak naprawdę mogę zaraz sobie usunąć wszystkie czerwone paski z całego kanału Revo i powiedzieć, ja człowieka pierwsze na oczy widzę. Nie znam człowieka. Więc ten argument dla mnie jest kurwa bardzo dziurawy. Ale wiesz co, tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo wiesz, on mówił, że kupił ten beat cały, nie? Bo tam jest to główna sprawa, że on kupił ten beat. I teraz, jeżeli on kupił ten beat, to jaka jest szansa, że on kupił dokładnie ten sam beat spośród kurwa całej bazy, jaką masz do samych melodii? Po pierwsze, o beat nikt go nie oskarża, nie? Ale on daje tutaj dobry argument odnośnie beatu. Ale ta Akio wprost powiedziała, że beat kupili na licencji. I ja też w życiu nie powiedziałem, że beat jest jakiś kradziony, bo bity można kupić, to są nawet grosze. Nie, ja to mówię, tylko jaka jest szansa, że on nie słuchając tego kawałka kupił ten beat akurat spośród całej bazy. Więc on to argumentuje, że jak się wpisze po prostu ukulele beat, to że się taki wyświetla jako jeden z pierwszych. No bo wiesz, i to jest argument. No dobra, ale jak to połączysz, nie, w całość, no pojedynczo okej, może te argumenty jakieś tam się trzymają, ale jak połączysz to w całość, że znał ją, trafił ten sam beat totalnie przypadkiem wpisując ukulele i tak dalej. Beat zostawmy, bo ja uważam, że beat nawet by mógł sam go trafić. Ale tutaj właśnie wszystko polega na tym, że ta piosenka jest dosyć podobnie nagrana, ale tu wychodzą jeszcze lepsze za chwilę akcje. Ten żółty miniaturka to jest rzekomo kawałek, o który chodzi. Tutaj jeszcze słyszałem kawałki fikołki, nawet bo jeśli chcę. Jeszcze taka logika, nie? Jak oglądasz czyjś kanał jakiejś nieznanej osoby i chcesz przesłuchać piosenki, to zazwyczaj patrzysz na te najpopularniejsze, nie? I właśnie ta piosenka Love Song to była druga co do popularności. Nawet wtedy, jak miała 30 tysięcy wyświetleń, ale nieważne. Jakby fakty są takie, że gość... Dziewczyna u niego wygrała w listopadzie konkurs. Po dwóch,
na początku, pod koniec listopada on, znaczy tak, przejrzał jej kanał, jakby od razu jak wygrała konkurs i tak dalej. I nagle po dwóch tygodniach robi piosenkę z identycznym bitem, gdzie ona ma 10, no 12 tych piosenek na kanale. Zrobi z identycznym bitem i robi, i ja tutaj nie oskarżam, żeby była jasność. Bit mógł kupić licencję, ale ta piosenka jest bardzo podobna. I on mówi, a ja nie słyszałem, to przypadek. Głupio wyszło. I właśnie pokazuje taki dziurawy dowód. To jest nieważne. Ja go tam nie chcę o nic oskarżać, nie? Ale ja nie wierzę, kurwa, w przypadki, nie? To mi się od razu przypomina poranek Kojota. I kto powiedział, że to był przypadek? Ale wiesz, oni też nawet w tym filmie Bersow trochę jakby, nie, że przewidzieli, ale się też od razu tłumaczyli. On tam zaznaczył wyraźnie, że ten bit był kupiony, nie? Wiesz, tak jakby przewidywali, że może być jakiś przypał z tym. Ale to jest właśnie ciekawe, jakie on ma teraz podejście do tej dziewczyny. Teraz zobaczysz, dziwna akcja. Te i oczywiście wcześniej wspomniane hej, hej, hello, które jest na dole. Dobrze, oczywiście, teraz ktoś może powiedzieć mi tak... Bo on tutaj nagle zaczyna pokazywać jakieś nagrania, bo się na drugi dzień już był w Krakowie, niby coś tam, nie że niby, ale pojechał po prostu po coś do Krakowa, no ale się spotkał z tą dziewczyną. I ona coś tam prosiła, żeby nie pokazywał chyba jej twarzy, czy coś takiego, on pokazał i zaraz ci pokażę pod koniec rozmowy, jaka jest. Tu jest tak dziwne, jakieś wyższe sytuacje. Do takiego bitu. O czym? Ona sama się pisze, ale o czym? O, dzwoni do niej. Kim jakby całe zamieszanie. Czy jest na przykład coś, co ty chcesz powiedzieć w tej sprawie, nie? Jakby bez jakichkolwiek moich... Chciałabym opowiedzieć to z mojej perspektywy. Słucham? Ponieważ chciałam to opowiedzieć z mojej perspektywy. Co, ona płacze? No, wiesz, wyobraź sobie tak. Jest dziwna sytuacja, nie? Bo tak, no jakby argumenty logiczne wyglądają tak, że wygrywasz u gościa konkurs, bo ja nie wiem, czy on jest w branży jakimś ważnym gościem, nie mam pojęcia. Ale wygrywasz u gościa konkurs, nagle widzisz u niego, że wyprodukował z Bersow bardzo podobną piosenkę co ty. No i ona powiedziała, że ona, bo on nic nie oskarżyła u mnie na live, tylko powiedziała, że się czuje delikatnie pokrzywdzona, bo te piosenki są bardzo podobne. A nagle na drugi dzień gość jest u ciebie, kurwa, pod domem, nagrywa z tobą i się robi jakaś dziwna afera. No i wiesz, to jest młoda dziewczyna, mogła się też trochę odrobinkę wystraszyć, bo ona też go prosiła, żeby nie pokazywał jej twarzy, on tam pokazał. To jest, no dobra, słuchamy dalej, ale jest dziwnie. Dobrze, śmiało, po to do ciebie dzwonię. Ponieważ kontaktowałam się z tobą, zaczynając od tego, tylko nie odpisywałeś i to było 22. A czy wysłałeś mi, ja sprawdziłem to, jak sprawdzałem potem, wysłałeś mi potwierdzenie przelewu. 5 zł. I potem... Tak, jeszcze wiadomość. Tak, napisałeś do... Mogłeś jakkolwiek odpisać, wtedy bym wiedziała, że czytasz to chociaż. Aha. Po drugie kontaktowałam się jeszcze z tobą przez okay. Twój, ale nie dostałam w końcu odpowiedzi, że od mail te 2 tygodnie jakoś temu. Okej. Okay. Nie odpiszesz jaka tylko. W porządku, no. Sorry, jestem roztrzęsiona w tym momencie. Właśnie wiem, słyszę, wiesz, słyszę, że jesteś roztrzęsiona i kurczę, ja wiem... Jednak nie pokazywał. Wiem. Znaczy wiesz, no napisałem, wiesz, jakby ja, ale słuchaj, jakie ja musiałem pokazać przynajmniej ten początek, no bo wiesz, co ludzie by powiedzieli. No teoretycznie dzwonisz do mnie na Discordzie, to nie ma... Gość mówi tak, bo laska go prosiła, nie pokazuj mojej twarzy z tego nagrania, bo on tam pojechał do niej, do domu i przed blokiem nagrywali. On pokazał. I on tłumaczy, no musiałem pokazać, mimo tego, że prosiła, żebym nie pokazywał, bo ludzie by powiedzieli, że to nie z nią rozmawiałem, tylko z jakąś tam koleżanką. No, czy ja na przykład u mnie na live'ie musiałem się z nią połączyć kamerką, żeby była pewność, że to ona? Nie, no teraz z nią rozmawia telefonicznie, głos wystarczy, przecież nikogo nic nie oskarża. Takie dziwne tłumaczenia. Gość bardzo jakby dziwnie kręci i się gdzieś tam wchodzi w jakąś taką dziurę delikatną, takiego, zobaczysz zresztą sam, że ona... Argumentami go dosyć ciśnie dobrze, nie? Nie wiem, czy to było. No dobrze, koniecznie. To. Słuchaj, to cię przepraszam, ale nagrywaliśmy też ten film. Zrobiliśmy sobie razem zdjęcie. Miałem zamiar też wrzucić na Instastory dzisiaj, w takim razie tego nie. Ale teraz już kurwa nie wrzucę, bo nie idzie dobrze już ta rozmowa. Nie zrobię. I jeżeli tam, nie wiem, nadwyrężyłem twoją prywatność, to przepraszam cię za to. Nie. Ja po prostu nie czułam się w tym momencie z tym komfortowo, jak ja za sobą się nie czułam dobrze. Okej, okay, ale kontynuując. W momencie pokora ok. Tak? A wiem, że byłeś na moim kanale, więc nie wiem czemu takie mówienie, że połowicznie. Po prostu tak, okej. Okay. Znaczy nie, połowicznie, słuchaj, byłeś na moim kanale. Ja wszedłem w twoje piosenki. No tak, no ale wchodząc w piosenki, żeby odpalić te piosenki... To wpisujesz w YouTube'a Akio i wchodzisz w piosenkę, nie musisz wchodzić przez kanał. Żeby nie było, wiesz, jakby ja wpisałem piosenkę Hey Hey Hello, wszedłem w piosenkę, ale czekaj, tylko ci powiem, żebyś, bo rozmawialiśmy o tym w samochodzie, więc wszedłem w piosenkę Hey Hey Hello, a potem... Tak, zaraz wejdziemy, Wiktoria. Wszedłem w piosenkę, jakby miałem w polecanych 3-4 inne twoje piosenki, które wyświetliły się z boku, czy tam poniżej filmu, tak jak to jest w aplikacji na YouTubie. Także tak, jeżeli w tym rozumieniu byłem na twoim kanale, będąc na twoich piosenkach, to okej, okay, no to okej, okay, no to w porządku. Znaczy na mój kanał wchodziłeś jeszcze na streamie, właśnie tego... Nie wiem, aha. To było te 3 tygodnie. Mm-hmm. Znaczy ona go, wiesz, ciśnie argumentami. Mówi, nie, ja nie wchodziłem na twój kanał, wchodziłeś na streamie nawet, a on. Tak. I okej, możesz mówić, że połowicznie. To już nawet nie jest ważne. Narracja nie jest już tutaj ważna totalnie dla mnie. Po prostu nie podoba mi się, w jaki sposób to pisałeś. Bo nie BLA, wiem, BLA. Ale co pisałem? A opisałeś sytuację. W sensie, naprawdę, nie mam ani nic do ciebie. A pomyślałam tak, ponieważ
pisząc piosenkę Love Story. Powiem wam, sytuacja jest dziwna, bo dziewczyna go o nic nie oskarżyła. A on przez pół live'a tłumaczy, że beat jest kupiony, gdzie go nikt nie oskarżył, że beat ukradł, nie? To jest takie odwracanie trochę kota. No ale wiesz co, sama ta rozmowa z tą zapłakaną dziewczyną, to też tak trochę. Ale nie wiem, chyba to tak nie planował tego. Mógł wtedy dla tego ziomka. To naprawdę jest milion różnych innych linii melodycznych. Fakt, że ta była podobna, to tylko dlatego. A kontaktowałam się z tobą, nie dostałam odpowiedzi. Ale wiesz co, Akio, ty musisz też zrozumieć jedną rzecz, że to jest tak, napisałem ci gratulacje i tak dalej. Generalnie do mnie pisze od chuja ludzi. To nie jest tak, że ja mam, wiesz, czas sprawdzać wszystkich i wszystko. Ale ta laska wygrała u niego konkurs jakiś, nie? To ona już nie zna niego randomem. No nie, to jest... Do mnie na Discordzie pisze non-stop, piszą ludzie, nie? Dlatego mi nie mów, że nie było próby kontaktu. Znaczy nie, no próba kontaktu po dramie była, czy nie była? Po wyjściu piosenki Weroniki. Nie, wtedy już nie. Okej, dobrze. A widzisz, czyli zanim w ogóle była rozmowa ze mną, z tą dziewczyną, to ona się próbowała z nim kontaktować. Mhm. Że coś z tą piosenką, że ma jakieś tam uwagi, a on nie odpisywał. W porządku, bo wcześniej napisałeś tam, dobrze, okej, okay, dobra, w porządku, no okej, okay, okej. Okay. No, okej. Okay. Chciałabym teraz, jeżeli jesteś w stanie, żebyś wbił na mój stream na Discordzie, w sensie, tak, na telefonie, po prostu, żeby było słychać, co bym puszczać. Dobrze, no w sensie, no... No będzie słychać, no. Jeszcze ludzi na czacie. Sytuacja, o której mowa, tej całej drama, te piosenki, to się działo w przeciągu 3 tygodni. Ja rozumiem, że to był przypadek, że to akurat tak zabrzmiało. I okej, ja totalnie nie mam do tego problemu, bo ja nie chciałam nawet takiej dramy, żeby to się tak rozwinęło. No, ja to rozumiem. No. Tak. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą może, co to jest linia melodyczna i dlaczego pomyślałam, że może by to się inspirował na mojej. Aha. Tutaj macie beat, który napisał dla mnie ziomek, bo robimy piosenkę, tak? Fajny bicik. I napisałam 4 różne już wersje. Tej samej, to ten sak... No dobrze, ale... Okej, okay, ja rozumiem, do czego zmierzasz, no. Wiesz, w kawałku 3 kipa jest 11 zwrotek i każda ma inną linię melodyczną, więc jakby w porządku, no, tylko że... Bo tutaj właśnie chodzisz, wiesz, okej, okay, beat beatem, już piosenka śpiewa o tą linię melodyczną, że to Tomasz, w podobny sposób jest jakiś śpiewane. Umówmy się, w bicie, który znaleźliśmy tym na ukule... I on się tłumaczy, że słuchając tego bitu, to każdy by wpadł na taki styl śpiewania. A ona zaraz tutaj mu odpowie. Ale, kurczę, no nie powiesz mi, że tam pewna linia nie przychodzi do głowy po prostu, kiedy słyszysz tą piosenkę. Szczepan zdoi. Napisałam do tej piosenki sama 3. Wiesz, ona od razu, ale ja sama, wiesz, to 3 wymyśliłam. Dlaczego wy wymyślicie dokładnie taką jak ja? No bo to jest to trochę takie dziwne. Zwłaszcza, że 3 tygodnie temu, przed wydaniem piosenki Wersow, ona wygrała u niego konkurs. Więc ja nie wierzę w taki przypadek, że on, będąc u niej na kanale, akurat tą piosenkę pominął i posłuchał sobie innych. Bo jakby jego argument z tym dowodem, że nie ma czerwonego paska, całkowicie unicestwiłem. Mowy. No dobrze, no gratuluję ci talentu i tak dalej. Ja napisałem jedno. Nie o to chodzi, żeby się chwalić, absolutnie. Tylko stawiam fakt. Stawiam przed tobą w tym pozdrowowy momencie fakt i przed tobą, którzy po prostu narzucają mi po prostu szukanie atencji tutaj. Ale nie, właśnie, ja rozumiem. Czekaj, ja rozumiem, czego ty się boisz. Całości, to przez ten cały czas jego jedynym argumentem było to z tym czerwonym paskiem, czy to się jeszcze podawał? Nie, nie. On właśnie opowiadał, że bit nie jest. Znaczy, odpowiadał na argumenty, których nikt... Odpowiadam na zarzuty, których nikt w ogóle nie wypowiedział przeciwko niemu. Czyli wiesz, o, ja wam teraz udowodnię, że ten bit nie był kradziony, że to wystarczy wpisać w Google i w YouTube'a i to wyskakuje jako trzecie, ja mam licencję, a przecież nikt go nie oskarżał o kradzież bitu. To każdy wie, że jest kupiony na licencji. Nie. I że ludzie będą rzucą się na ciebie i będą mówić, że tam, wiesz, będziesz, wiesz, atencjuszką i szukasz atencji. Ja rozumiem, że chcesz się wytłumaczyć i jakby czaj o co ci chodzi i mów dalej. Tak, i dlatego po prostu chciałam pokazać, że jesteś w stanie pisać 6 złotych. Do jednego bitu różnych linii melodycznych. I naprawdę, nie zależy mi absolutnie, żeby niszczyć wizerunek ani Bro, ani Wardenki, ani Wersow, nikogo. Naprawdę. Chcę tylko to rozwiązać, mieć za sobą i żeby... Wiesz, bo to wyszła dziwna akcja, ja też tą dziewczynę rozumiem. No ona nie szuka żadnej spiny, po prostu poczuła się gdzieś tam urażona. Znaczy nie tyle urażona, co poczuła, że coś tu jest nie fair. No bo tak jak mówię, no fakty są takie. 3 tygodnie temu wygrywasz konkurs u gościa, nagle on wydaje piosenkę bardzo, bardzo podobną, z dokładnie tym samym bitem, z bardzo podobną linią melodyczną, z popularną polską influencerką. I tak myślisz, przecież ten gość był u mnie na kanale. Nie, ale tak szczerze, to za dużo ich łączy, w sensie za dużo jest wspólnych jakichś wariantów. Tak, bo jakby wiesz, nie było żadnego konkursu, on nigdy by nie był na tym kanale, bo na przykład ja nigdy o tej Akio wcześniej nie słyszałem, nie? Ale tutaj, no ja nie wierzę w ten przypadek. Ja też gdzieś miałem w głowie scenariusz, że może wiesz, on na przykład na ostatnią chwilę Wersow tam powiedziała, robimy piosenkę, on mówił, że tam na tym filmie u niej, że... A nie, zaraz zobaczymy ten film. No właśnie, bo tam pisał do niej odnośnie tego, że pytał raperów, jak, znaczy twórców, producentów muzycznych, przepraszam, o jakieś bity. No i podesłali, ale to nie było to i może wiesz, on tak na ostatni moment, to mu się skojarzyło, mówi, dobra, robimy to w ten sposób. I teraz tak, żeby powiedzieć coś, my o nic nie oskarżamy, ja tylko mówię swoje zdanie teraz. Oni podobno wyjaśnili między sobą i ta dziewczyna nie chce kręcić żadnych dram. Ja po prostu oceniam odpowiedź Bro na to wszystko. Niech sobie robią co chcą, jeżeli oni to sobie wyjaśnili, to luz. Ta dziewczyna nie chce kręcić żadnych dram, chce żyć w spokoju, więc w jakiś sposób to chyba trzeba uszanować i tyle. Ale po prostu chciałem tutaj na live pokazać tą
odpowiedź tego bro, bo według mnie jest odrobinę dziurawa. Było po całej sytuacji, bo naprawdę nie mam, jak mówię, cały czas. Nic. Widzisz, tu ktoś pisze na czacie, na przykład tylko ci przeczytam czat. Sam robię muzykę i pod ten beat taka po prostu linia się nasuwa. Wiesz, jakby ja usłyszałem ten beat i od razu po prostu weszła mi pewna linia w głowę, którą pociągnąłem. Tak to był przypadek, ja rozumiem, że wiesz, ja też jestem w stanie wziąć, odpalić ten beat teraz i pewnie bawić się i znaleźć 3-4 inne rozwiązania. W porządku, tylko tamto znalazłem od razu i bardzo mi się podobało. I ty... Marzyłeś o tym, żeby zostać influencerem lub po prostu chcesz zaimponować znajomym lub dziewczynie wielką ilością obserwujących? Dzięki stronie miejfame.pl możesz to spełnić. Wejdź na stronę i wybierz, czy chcesz dostać 1000 subskrypcji na własny kanał YouTube, czy może 1000 obserwujących na Insta. Pamiętaj, że zaczynając od większych liczb, o wiele łatwiej jest zostać zauważonym i docenionym przez ludzi. Dzięki naszej usłudze możesz zyskać sporo ofert sponsorowanych od największych firm. miejfame.pl